Cześć, Weronika. Przyszło mi się z czegoś zwierzyć. Wejdź proszę. Nie wiem, czy do końca przemyślałam ten krok, że tu przyszłam. No ale teraz nie mam już nic do stracenia. Trochę mnie niepokoją twoje słowa. Zwłaszcza, że nie widzieliśmy się rok. Wejdź, proszę. No bo jak ty myślisz, czy taka kobieta jak ja, pełna wdzięku, inteligentna, może dostać wysokie stanowisko w znanej zagranicznej firmie? No, myślę, że tak. Zeszłej nocy śnił mi się prezes, który zaprosił mnie na taką właśnie rozmowę. A dziś rano zadzwonili, że jestem zaproszona. Przyniosę wodę. Tylko ja nie wiem, czy powinnam łączyć ze sobą te dwa fakty. Ale to nie jest pierwszy raz. Tygodnie temu śniło mi się, że ktoś się włamał do twojego mieszkania. Ale tak nie było, prawda? Nie wiem, jak ci to powiedzieć. Powiedz mi, że jest dokładnie tak, jak mówię. Nie chcę, żebyś sobie coś niewłaściwego... No powiedział. Proszę cię, po prostu mów! Tak, okradli mnie. To znaczy chcieli, ale jak widać, okazali się szczególnie zawodni. Nie rozumiem, to byli zawodowcy? Właściwie nie. To była banda nieudaczników. Co to znaczy? Nie wiem. Pytam cię, co to znaczy, że śnią mi się rzeczy, które się potem sprawdzają? Jesteś jasnowidzką. To sny prorocze. Cholera jasna. Tego się właśnie obawiałam. Przeczytaj. Czwartek, 26 sierpnia, 18:00. Jesteś chyba jasnowidzką, to sny prorocze. Nie otwieraj! Dlaczego? Albo otwórz.